Jestem gotów, proszę bardzo. Na początku jeszcze, panie Andrzeju, prosiłabym, żeby pan się oficjalnie przedstawił. Nazywam się Andrzej Kosmala. Jestem od 46 lat menadżerem Krzysztofa Krawczyka, producentem jego nagrań, autorem piosenek, chociaż także współpracuję z innymi wykonawcami. Najważniejsze momenty w karierze Krzysztofa Krawczyka. Oj, tych momentów jest tak dużo, że nie wiadomo od czego zacząć. Może tematycznie. Okres trubadurów, pracy w zespole, okres kariery solowej. To jest taki pierwszy podział czasowy. Drugie, kariera solowa, którą bym podzielił na karierę przed wypadkiem i po wypadku samochodowym. Dalej, można podzielić karierę Krzysztofa Krawczyka na okresy żon, bo w tym bogatym życiu miał 3 żony. Można podzielić na style muzyczne, na festiwale. Można różne cezury wprowadzić, dlatego kiedy telewizja przystępowała do kręcenia tego filmu, od razu im powiedziałem, słuchajcie, jeden odcinek? Przecież tego się nie da opowiedzieć w jednym odcinku. A które z tych motywów były przełomowe, wpłynęły na przełom w życiu Krzysztofa Krawczyka? No tutaj znowu, na pewno odejście z trubadurów do zespołu, Na pewno odejście z trubadurów i rozpoczęcie solowej kariery nie okazało się wcale takie proste. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś 10 lat, Beatlesi się rozpadli bez problemu i zaczęły się solowe kariery. Tutaj wcale się nie przełożyła popularność w trubadurach na łatwość solowej kariery. Były to lata 70. Rynek polski był bardzo bogaty w artystów, to był bardzo dynamiczne. Były lata 70. w ogóle na świecie. I Krzysztof musiał szukać swojej drogi, swojego stylu. Na szczęście był Elvis Presley i Tom Jones, ale to już ja mu podpowiedziałem. I od tego czasu, właśnie od 74 roku, zaczyna się współpraca ze mną. Więc można coś podzielić jego drogę artystyczną na pracę z innymi menadżerami i na współpracę z Andrzejem Kosmalą. Jakim człowiekiem jest Krzysztof Krawczyk, a jakim artystą? To się bardzo nakłada. Jest człowiekiem zwariowanym i artystą zwariowanym. No bo któryś z artystów nie jest zwariowany. To jest jedna z cech w ogóle, jak człowiek, który chce robić karierę w sztuce, w kulturze szeroko pojętej, nie może być tuzinkowym człowiekiem. Musi mieć tę duszę w sobie. I to gwarantuje. Teraz dalej, inne okresy. No okres na przykład niewiary i okres wiary, o czym Krzysztof tak często mówi. Było to związane zarówno z emigracją amerykańską, jak i przede wszystkim z tym tragicznym wypadkiem w Buszkowie pod Bydgoszczą. Bo tak do Pana Boga to wracał nawet w etapach. Bo odszedł od Pana Boga, kiedy umarł mu ojciec, kiedy on miał 16 lat. Wtedy wykrzyczał Panu Bogu, że nie ma Ciebie Boże, jeżeli zabierasz mi ojca. No ale potem trud emigracji, wizyta w kościele na Jackowie w Chicago, a potem ten wypadek, to już w ogóle od tego momentu modlitwa jest jednym z najważniejszych elementów Krzysztofa życia. Inne jeszcze okresy, no, dwa okresy amerykańskie są, dwa pobyty w Ameryce. Pierwszy 80-85, drugi 90-95. Pierwszy ucieczka z Polski, gdzie prezes Szczepański zakazał pokazywania go w telewizji. To taka była, jeszcze był młody i bardzo liczył na karierę, że w tej Ameryce, no bo skoro śpiewa 10 milionów Hiszpanów, potrafiło wylansować na cały świat hiszpańskiego śpiewaka Julio Iglesiasa, to dlaczego 10 milionów Polaków
nie może wylansować polskiego piosenkarza. No i tak wszyscy myśleli, nagrał płytę w Ameryce, ale Polonia kupiła tej płyty 500 sztuk, gdy Hiszpanie kupili kilka milionów. Za co pokochali Krzysztofa Krawczyka, jego fani, jego odbiorcy? Właśnie, że na scenie i w piosenkach i w życiu jest taki sam, że tutaj nie ma, tu nie ma udawania, tu nie ma udawania. Krzysztof Krawczyk potrafi być też bardzo nieprzyjemny, no ja to mogę najwięcej powiedzieć, ile myśmy mieli awantur, ile kłótni, ile rozstań i powrotów, to tego, ale i tak dłużej z nim jestem, pracuję, niż żadna z żon tak długo nie wytrzymała z Krawczykiem jak menadżer. Jaka jest ulubiona pana piosenka w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka? Jest to trudne pytanie, bo mam interes w odpowiedzi, bo napisałem mu tych piosenek sporo i sporo wyprodukowałem. Ja wymienię piosenkę, która nie zdobyła popularności. Raptem raz była w telewizji, znajdziecie ją Państwo na YouTubie. Czy to jest kraj dla starych ludzi? Oczywiście, że ściągnąłem tutaj z filmu amerykańskiego tytułu, ale reszta już jest opowieść o Polsce. I puenta jest taka, nie, to nie jest kraj dla starych ludzi. Więc bądźmy młodzi jak najdłużej. Wspomniał Pan tutaj, że no, najdłużej wytrzymał Pan z Krzysztofem. Nawet kobiety nie były w stanie tak długiego okresu czasu być. Jak zaczęła się Wasza współpraca? Dosyć burzliwie, bo w ogóle poznała mnie z Krzysztofem żona trzecia, nie, przepraszam, druga się sam gubię, druga żona, Halina Żytkowiak, śpiewająca w Amazonkach, a wcześniej w zespole Tarpany, który ja prowadziłem w Poznaniu. I to była moja przyjaciółka i ona dobrze wiedziała, że z Krzysztofem się związała, że trzeba poszukać faceta, który zajmie się sprawami, a wiedziała, co ja potrafię i poznała nas. Przyjeżdżała tu zresztą do rodziny i wtedy się poznaliśmy, spotykaliśmy się u jej siostry w Luboniu pod Poznaniem, ale zaprosiła mnie też na koncert, a ja nie lubiłem trubadurów. I po koncercie poszedłem za kulisy, a on to był okres ostatnich trubadurów, kiedy Halina śpiewała w zespole. I idę za kulisy i mówię, Halina, gdzieś ty trafiła do tych ruskich klezmerów? Czy jak ten Krawczyk śpiewa, to już nie powiem. A nie wiedziałem, że on obok stoi. I mówi do mnie, nie podoba się panu? To oddam panu pieniądze za bilet. Ale ja wtedy pracowałem w Polskim Radiu i miałem tu znaczek PR. Klapie, jak to zobaczył, to od razu zmiękł, bo to nie wiadomo, kto to jest, potem mi mówił. Mówi sobie, cholera, facet nie będzie mnie puszczał na antenie. I zaczął mi opowiadać, jak to jest trudny zawód, jak ciężki, jak walczy, jak musi. I poznałem tego człowieka właśnie, którego ludzie kochają, że ciepły, pogodny, a niekoniecznie śpiewający byłaś tu, bo wtedy tak śpiewał, byłaś tu. Ale ponieważ usłyszałem, że nawet tym jak mówił, głos Elvisa Presleya, głos Toma Jonesa, a tych solistów uwielbiałem, poza tym w Polsce wtedy brakowało solisty porządnego. Bo jeszcze śpiewał Mieczysław Fok, znakomity, ale styl przedwojenny. Połomski, który śpiewał, no cała sala śpiewa z nami, to nie miał nic wspólnego z tym, co wtedy na świecie było modne. Nie było takiego piosenkarza, gdzie 20 tysięcy ludzi zrywa się i entuzjastycznie go przyjmuje, tak jak Krzysztofa jeszcze w ubiegłym roku na Juwenaliach, bo tutaj na ostatniej prostej kariery, jak my to mówimy, Krzysztofa polubiła młodzież. My już pytamy młodych ludzi, słuchajcie, a dlaczego może rodzice was pewno skatowali tym Krawczykiem i dlatego go polubiliście. Ale tu jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. No, dojrzała młodzież w Krawczyku po prostu ten właśnie obraz
walki, tego, że całe życie walczył. I często kończyło się to porażkami, ale potrafił się podnosić. A w dzisiejszych czasach to chyba to przykazanie dla młodzieży, nie upadaj, idź dalej, jest chyba no, podstawowym. Kiedy się młody człowiek pyta mnie, co robi, przede wszystkim się nie załamuj. A Krawczyk się nigdy nie załamywał, potrafił wstawać, iść dalej. W Ameryce nie udało się, wrócił do Polski, wrócił udanie. Pojechał znowu do Ameryki. Myślał, że może się uda jednak. Nie udało się, wrócił do Polski. Zawsze, zmierzał do przodu. I dlatego być może najnowsza płyta, o, która tutaj jest jako prezent świąteczny, najnowsza płyta nosi tytuł Horyzont, która mówi właśnie o tym wiecznym podążaniu za horyzont, że życie to jest szukanie horyzontu, a za tym horyzontem też jeszcze coś nas czeka, szczególnie wierzą w to ludzie wierzący, ale ja myślę, że niewierzący także, że to się nie może, ten nasz trud kończyć tylko na osiągnięciu tam jakiegoś celu, tej mety. Linii z napisem meta. Dziękuję bardzo.